Cześć kochani, witam Was w kolejnej części tutorialu, w którym wykonujemy sobie album wiosenny. W zasadzie bazujemy na papierach od Mintai Papers. Jest to bloczek, w zasadzie zeszyt uzupełniający do kolekcji Spring is Here. Ja też dodatkowo używam bloczka z elementami z lat poprzednich, też w takim klimacie właśnie kwiatowo-wiosenno-wielkanocnym. Natomiast jakby sam album chciałam utrzymać w klimacie wiosennym, więc jakby nie używam elementów, które gdzieś tam sugerowałyby ten okres wielkanocny. Chociaż oczywiście jak najbardziej taki album nada się na taką okazję. Wystarczy kilka elementów do niego dodać, które zresztą są w kolekcji, czy w tym zeszycie, w zależności z czego korzystacie. W tej części wykonamy sobie stronę. To jest kolejna strona okładkowa. I tutaj będziemy mieć klapki. Mamy klapkę górną, która nam zamknie jakby całość. Dwie klapki boczne, które będą się otwierać na boki. Dodatkowo będą takie mini klapeczki, na których będą się znajdować koperty. Jedna będzie taka większa, druga będzie mniejsza. Jedna będzie klapeczka otwierana do góry, a druga będzie otwierała się tutaj w bok. Też będzie można z drugiej strony przykleić zdjęcie. I teraz tak, ta mniejsza kopertka u mnie będzie miała bazę 6,5 na 6,5 cm plus skrzydełko. Natomiast ta większa koperta, jeżeli ktoś używa tego zestawu, to u mnie baza będzie miała 11,2 na 7,8 cm. Pozostanie mi dookoła ramka, plus takie mini podwójne bigowanie i skrzydełko. To są te dwie rzeczy, a na samym końcu, jakby pod spodem, będziemy mieć kieszeń ukrytą. I ta kieszeń jest jakby ciągłością tej kieszeni, którą mamy tutaj obok na okładce, którą wykonywaliśmy w poprzedniej części, czyli ta nasza łąka. Też tutaj mam taki jeden z elementów podklejony na papierze bazowym. On będzie mi jakby tworzył takie trzymadełko, ponieważ tu będziemy mieć tą klapkę taką bardziej może jednolitą, tło, żeby tu coś urozmaicić, to sobie wkleję ten element. Można oczywiście skorzystać z każdego innego elementu, można sobie element wkleić w innym miejscu, można skorzystać z tych elementów gotowych, czyli z tych serwetek na przykład. No mi tutaj to pasowało. Jeżeli chodzi, może tak, będę mówić o papierach, jak będziemy wklejać wszystko. Natomiast najpierw, co zrobimy, to zrobimy sobie tą kieszonkę, bo ona będzie najbardziej czasochłonna, więc ja sobie tutaj wszystko odkładam. Przygotowałam sobie tutaj taką jakby bazę pod tą kieszeń, fragment papieru i u mnie jakby ta przestrzeń do pracy to jest 14,5 na 10,5 cm plus oczywiście skrzydełka, pojedyncze bigowanie. Ja sobie już tutaj odetnę ten fragment. To jest skrzydełko. Później jeszcze na sam koniec sobie sprawdzę, czy będzie mi to pasować. Oczywiście ta szerokość tutaj zależna jest od tej szerokości, czyli w zależności jak sobie dotkniecie to tło, to to tło musi się zmieścić w tej kieszeni. Jakby na tym, na tej takiej bazie będziemy sobie układać naszą kieszeń. I ta nasza kieszeń będzie się właśnie składała z elementów. Ja tutaj sobie wykorzystałam różne elementy, to są elementy, na przykład te kwiaty to są z tego starszego bloczka, ale na przykład część kwiatów, w zasadzie powiem Wam, że chyba te wszystkie kwiaty są z tego bloczka. Motyle i ten karmnik są z tej nowej kolekcji. No powiem Wam szczerze, że tutaj strasznie mało było tych kwiatów. Jeżeli ktoś ma na przykład arkusz z elementami do wycięcia z tej dużej kolekcji Spring is Here, tam pewnie jest więcej kwiatów, więc można się posiłkować. No te troszeczkę za małe według mnie tutaj jakby nie do końca mi pasowały, więc ja sobie skorzystałam po prostu z innych. Możecie wykorzystać każde dowolne kwiaty, które Wam pozostały po jakiejś innej kolekcji,
Często to są kolekcje, które właśnie mają jakieś pastelowe, fajne kolory, a tutaj tych kolorów w zasadzie chyba każdy dopasujecie, bo mamy i niebieskości, róże, żółcie, pomarańcze, także taki miks. Byle by one były, chociaż zobaczcie, ten na przykład kwiatek jest taki bardziej wyrazisty i też wcale nie przeszkadza jakby w całości kompozycji, która jest dość mocno pastelowa. Ok, ja sobie zacznę układanie kompozycji i będę już ją wklejać, pamiętając, że tutaj mi się jakby rozszerza ta moja, może ja Wam pokażę, otworzę, o, tutaj jakby mi się podnosi, czyli ja tutaj chcę sobie mieć ten punkt kulminacyjny najwyższy i będę schodzić w tą stronę. Tak to sobie wymyśliłam, oczywiście możecie sobie układać tą kompozycję wedle swojego pomysłu. To ja sobie oczywiście będę docinać, żeby bardziej spasować te kwiaty tutaj do krawędzi. No i oczywiście sobie nakładam klej i rozprowadzam go na zewnątrz, tak aby każdy fragment tego rantu kwiatka miał szansę dostać klej i się dobrze przykleić do papieru bazowego. Żeby później po prostu najzwyczajniej w świecie nam się nic nie haczyło. Tutaj sobie stworzę jakby linię prostą, żeby móc sobie spasować, o zobaczcie, jak najbardziej tutaj do kieszeni. Tak jak mówiłam w poprzednim filmie, jeżeli nie chcecie docinać tych kwiatów, to jak najbardziej możecie je wklejać po prostu w takim kształcie, jak one są. Natomiast na przykład będziemy mieli jakąś dużą przestrzeń, na przykład od dołu czy od boku, można ją po prostu naciąć. Wtedy te kieszenie będą jeszcze bardziej takie przestrzenne, właśnie z takimi dodatkowymi elementami dekoracyjnymi. O, ja sobie tutaj wklejam. Teraz sobie myślę, że tu mogę jeszcze sobie wkleić to. I jeszcze sobie wkleimy... Ja sobie tu jeszcze delikatnie wziąłam, podniosłam ten element, bo sobie tutaj jeszcze podniosę, o, tak sobie podniosę tego kwiatka, żeby troszeczkę jeszcze do góry podnieść tą całą kompozycję. Także wbrew pozorom strona w zasadzie dość prosta, natomiast tutaj sobie wklejam tego kwiatka. Od razu sobie wkleję karmnik, żeby on tak był troszeczkę pod. Mi wystawał. O. Może bardziej z tej strony. Wklejam sobie. Spod tych kwiatów. Zaraz tu sobie też podocinam, o, żeby to tak ładnie, oj, wszystko przylegało. Ten kwiatek będzie chyba na wierzchu, więc ja sobie też tutaj ułożę. Może tak zrobimy, o. Żebym ja sobie to mogła od spodu powklejać. Czyli tak, tu sobie odetnę ten ogonek i sobie tego kwiatka już ułożę, o, mniej więcej, jakbym chciała zaznaczyć tą wysokość. Może nawet jeszcze trochę niżej. Tutaj sobie wkleję tego kwiatka. Narożnik. To jest taka po prostu zabawa. Zabawa kwiatami, zabawa elementami. Co ja tu jeszcze mam? Takiego kwiatka jeszcze mam. Też można go tutaj gdzieś. O.
pasować. O. Motylki na sam koniec. Tu już nie chcę tak dodawać. Może tego małego już sobie daruję. Tutaj sobie jeszcze damy motylki. I teraz tak, tego motyla ja sobie może wkleję tak, w tą stronę, a tego wkleję w tą stronę. I tutaj zakryję tą lukę. Później jeszcze mam tutaj takie mniejsze kwiatuszki, to ja je sobie wkleję na sam koniec, tam gdzie coś mi się na przykład rozjedzie, bo to też nie zawsze tak spasujemy, żeby nam wszystko idealnie pasowało. Więc ja sobie już wklejam tutaj najpierw tego, czyli najpierw wklejam wszystkie elementy, które sobie układam od dołu, czyli ta, która będzie jakby najmniej widać. Tego sobie wkleję może najpierw, a tego żółtego, on jest taki ładny, ten kolor strasznie mi się podoba. I chyba więcej ich nie mam, bo kiedyś robiłam kartkę. Czekajcie, jeszcze to bym musiała wkleić najpierw. Robiłam kartkę kiedyś i właśnie używałam tych kwiatów, bo strasznie mi się podobały. O, tu sobie zrobimy tak. Tutaj trochę wyżej. O. I tutaj chyba już mi się uda zakryć. No to wklejam. No, tutaj nie docisnęłam. No i ten tutaj w narożnik idzie. I wklejam sobie na samą górę ten kwiatuszek. Czyli to, co chcę bardziej wyeksponować, wklejam na górę. To, co ma mi robić tło, to, co mi nie do końca pasuje kolorystycznie, można dać pod spód. No i zostały mi motylki. Motylka sobie jednego wkleję w taki sposób, żeby tutaj zakryć tą dziurkę, tą przestrzeń. W taki sposób. I też tutaj nie robię żadnych elementów 3D, nie podnoszę ani na piance, ani nie kształtuję tych elementów, żeby no wszystko mi tu ładnie chodziło. W zasadzie tylko w tej części, czekajcie, może tutaj, tak żeby mi też ten, o, trochę może przesunę, czekaj. Teraz jest chyba ok. Żeby to wszystko było na płasko, żeby nic nie haczyło. Pokusiłam się o te elementy bardziej 3D właśnie na tych stronach pierwszych zaraz po otwarciu i myślę, że to wystarczy. Natomiast jeszcze mam taki plan, żeby sobie na sam koniec tutaj poozdabiać ten album, żeby on nabrał taki ostatecznie formy i powiem Wam, żeby właśnie, pomimo, że nie dysponuję ani pełną kolekcją bogatą w grafiki, czy ilością, tak, tylko w zasadzie takimi troszeczkę elementami pobocznymi, bo mam tutaj elementy do wycięcia i bloczek bazowy, to chcę sprawić, aby ten album był
w odbiorze taki dość bogaty, Wam powiem. Zobaczymy, jak to się uda. Zaraz sobie jeszcze tutaj rozplanuję te małe kwiatki, które gdzieś można sobie przykleić w miejscach, gdzie na przykład mamy jakieś łączenie i nam coś może wizualnie przeszkadza. Nie do końca może fajnie wygląda. To można sobie takiego kwiatuszka wkleić. Może ja tutaj sobie wkleję, może nie w tym kolorze, bo to akurat motyl też jest w takim kolorze. To jest zawsze taka zabawa. Możemy trochę tego motyla przykryć, żeby też taki nie był tak nienaturalnie, żeby nie wyglądał. O, delikatnie wklejam sobie kwiaty. Tutaj jednego jeszcze kwiatuszka przy karmniku. I w zasadzie kieszeń będzie gotowa. Wystarczy ją tylko dociąć. Fajna zabawa, powiem Wam. Jeżeli ktoś nie próbował, polecam. Fajna też, żeby można było sobie poćwiczyć też komponowanie takich elementów, bo też nie każdy ma taką łatwość w stosowaniu kompozycji. Jeżeli na przykład wielu osobom podobają się kartki przestrzenne, a też nie do końca sobie wiele osób radzi właśnie z tą przestrzennością na kartkach, spróbować, bo o co chodzi w takich kartkach przestrzennych. Oprócz tego, że trzeba stworzyć tą przestrzeń pomiędzy warstwami, to jeszcze trzeba dopasować elementy. I to też wcale nie jest takie proste. A tutaj można tą umiejętność sobie poćwiczyć i przekonać się tak na dobrą sprawę, że te elementy, szczególnie jeżeli pracujemy w obrębie jednej kolekcji, to one są tak skomponowane, że one po prostu ze sobą pasują. I w zasadzie niezależnie, w jaki sposób byście ich nie zestawili, to one będą wyglądać dobrze. Oczywiście przy zachowaniu pewnych podstawowych wytycznych, tak? Czyli na przykład tworzeniu kompozycji, no bo zobaczcie, tworząc tą kompozycję, jak ja bym ją zrobiła tylko w jednej linii, używając tego samego rozmiaru kwiatów, no wyglądałoby to po pierwsze nienaturalnie, wyglądałoby to na może nieskończone, niewykończone. Patrząc na taki element jako całość, by nam się wydawało, że coś tu nie pasuje, coś tu nie gra, coś jest nie tak. Dlatego też właśnie często w tych kolekcjach z elementami te elementy mamy w różnych rozmiarach. Tak? I niezależnie, zobaczcie, właśnie przez to, że one są w różnych rozmiarach, to wygląda fajnie, naturalnie, jakoś specjalnie nie przykuwa wzroku tym, że coś jest jakby czy niekompletne, czy że czegoś brakuje. Po prostu są fajnie skomponowane elementy. Ja jakoś specjalnie nad nimi, zresztą jak widzieliście, nie pracowałam. O, ich wykańczam. Wystarczy po prostu kilka ich dodać i powsuwać jeden w drugi, czyli też w zasadzie tworzyć taką kompozycję przestrzenną, ale bardziej na płasko, bo tutaj w zasadzie schemat postępowania jest dokładnie taki sam, czyli większe elementy na przykład wystawiamy sobie do tyłu, mniejsze można do przodu. Zależy, jaki schemat przyjmiemy, bo można odwrotnie to zrobić, czyli dać większe elementy do przodu, mniejsze do tyłu, tak? Zależy, jaki efekt też chcemy uzyskać przy tworzeniu, czy kieszeni, czy jakiegoś wzoru, bo to niekoniecznie musi być kieszeń.
To może być wykończenie klapki w taki sposób. Także można sobie naprawdę fajnie urozmaicić swój projekt właśnie stosując taką kompozycję właśnie na płasko. Jeżeli ktoś ma problem właśnie z tą przestrzennością, to zacząć właśnie od takich form, gdzie sobie układamy po prostu na płasko i wklejamy na płasko. I nawet po ułożeniu takich elementów na sucho sobie zerknąć, czy może coś nam nie pasuje, czy może gdybym dała dwa motyle w tym samym kierunku, no to one wyglądałyby źle. No zwracałyby naszą uwagę, ale nie jakby pięknem grafiki, tak? Pięknem elementu, tylko tym, że one są w jakiś dziwny sposób ustawione w tym samym kierunku. Przekrzywmy pod różnymi kątami, tak? Gdybym ja kwiaty ustawiała dokładnie w tym samym kierunku, czyli wszystkie w jedną stronę, to też by wyglądało dziwnie. Każdy układam w inną stronę albo zachowuję jakiś schemat, tak? Czyli że sobie pod kątem je ustawiam, żeby one wyglądały bardziej naturalnie. Zobaczcie, jeden mam do góry, jeden w bok przekrzywiony, te mam tak ustawione. Wtedy to wygląda naturalnie. Wtedy to nie zwraca uwagi. Wtedy fajnie te elementy wyglądają na jednej płaszczyźnie. Ok, więcej nie gadam, bo za dużo gadam. Sprawdzam. A, nie zrobiłam jednej podstawowej rzeczy. Czyli nie obcięłam sobie tutaj narożnika, bo ja mam tutaj narożnik taki półokrągły. Zaraz zobaczymy, czy mi to w ogóle się uda. Jak to będzie wyglądać. Jest ok. Tylko trzeba tutaj dociąć, bo widzicie, co się zrobił taki dziubek, czyli takie zaokrąglenie. No i teraz muszę sobie po prostu tutaj odciąć te końcówki, żeby to też fajnie wyglądało, tak? I wtedy mamy taki ładny narożnik kieszeni. Ponieważ tutaj akurat dochodzimy tą kieszenią do narożnika okładki, więc fajnie, żeby też to ładnie było po prostu wykończone. I tu mamy to z jednej strony, też należy pamiętać, a nie z dwóch. No i podcinam sobie. Zawsze sprawdzam, czy te skrzydełka są dobrze tu podcięte, żeby nie było ich widać, gdybym wklejała tą kieszeń tak na papier po prostu. Tutaj nie ma tego problemu, bo wklejamy tą kieszeń jakby na papier, ale skrzydełka mamy pod papierem, więc tutaj się o to nie martwię. Sprawdzam tylko, czy mi się nie faluje. Nic mi się nie faluje. Nakładam klej i przyklejam moją kieszeń. O. Papier kraftowy jest dość gruby, szorstki. Potrzebuje trochę czasu, żeby ten klej złapał. Więc trzeba troszeczkę przycisnąć, dłużej przytrzymać. I sobie przytrzymuję, dociskam. I jeszcze tutaj. Przytrzymuję, dociskam sobie kością. I mamy naszą kieszonkę zainstalowaną. Ok. To ja sobie odłożę. Teraz jak sobie to zrobimy? Pierwsze co, to tak, potrzebuję do wykonania tutaj tych klapek, klapki 10,5 na 15,5 i jedną klapkę oraz dwie klapki 9,5 na 13,5. Wszystkie z tych klapek mają podwójne bigowanie. No i należy sobie dodać też oczywiście zapas na skrzydełko. U mnie to jest 1,5 cm. Także trzy klapki plus te dwie klapki, o których już mówiłam, czyli na kopertę moja klapka 6,5 na 6,5 i druga klapka 11,2 na 7,8. Jeżeli ktoś korzysta oczywiście z tego zestawu, z którego ja korzystam.
Jeżeli korzystacie z jakiegoś innego, z innych form, czy sami sobie tworzycie, to możecie sobie dopasować swoje rozmiary. I teraz pierwsza rzecz, to będę montować tą klapkę górną, ale zanim to zrobię, to muszę zamontować tą mniejszą, bo ona mi się będzie chować pod tą klapką. I teraz mniej więcej sobie tylko zerknę. Około 2 cm, tak. Ta będzie na środku, centralnie, tak? Ustawiona. Więc to muszę trochę cofnąć. Ale żeby była bardziej po tej lewej stronie mojej. Więc ja ją będę sobie wklejać. Jako pierwszą. Jak ją wkleję, to zaraz Wam powiem, na jakiej odległości ją wkleiłam. Czyli ja ją sobie mniej więcej wkleję tak. O. Sprawdzam sobie tylko, czy ona jest równo. Dobra. Już Wam mówię. Ja sobie ją wkleiłam 2,7 cm od tego brzegu. To jest raz. Teraz wklejam drugą i tą dużą będę już wklejać centralnie sobie, zakrywając jednocześnie tą małą klapkę. Czyli znowu sobie nakładam klej. Nakładam go tak, żeby nie dochodzić do tej linii bigowania. Znaczy nie wchodzić na linię bigowania. No i wklejam. Tutaj mówię, mamy mniej więcej, no może niecałe 2 cm, 1,7. Tylko sobie delikatnie przykładam i sprawdzam, czy ja ją mam prosto. Czy ja ją mam prosto? Czyli mam prosto, to ją dociskam. Na razie sobie tak na surowo, że tak powiem, wkleję i nie obklejam na razie. Za chwilkę będę sobie obklejać. I teraz się zastanawiam. Może ja tutaj dam tak. To dam wyżej, a z tej strony dam niżej. O. Też chcę to zrobić mniej więcej równomiernie. Ale też, żeby troszeczkę było widać, żeby uzyskać taki efekt, mniej więcej, żeby to było porówno, tak? Porówno tutaj. Myślę, że jest ok. Jeszcze sobie zerknę. Położę sobie stronę obok. No tutaj też trochę tych kwiatów widać, więc tutaj też te kwiaty będą widoczne. Zostawię to na tej takim układzie. Czyli tutaj mamy mniej więcej 1-2 cm od góry. 1-2 cm od góry. Tutaj mam trochę więcej, bo mam około 2 cm. Jeszcze się zastanawiam. Tu będzie to. Jeszcze muszę wkleić tą klapkę. I tak się zastanawiam, jakby ją tu dobrze wkleić, żeby ona fajnie wyglądała. I chyba ją tutaj wkleję sobie. Ona się schowa mi pod tą klapką. Nie chcę, żeby te koperty były widoczne, chcę, żeby były takim lekkim zaskoczeniem. Czyli ja sobie mniej więcej ją wkleję, zobaczcie. Podam Wam w centymetrach, bo ja tutaj się odnoszę trochę do tej mojej kieszeni, a nie każdy będzie miał taką kieszeń. Około 4,5 cm od dołu sobie wklejam najpierw tą małą klapkę. Małą klapkę sobie zrobiłam z takim lekkim bigowaniem. Jest prosto, to sobie tu dociskam. Wklejam sobie tą klapkę i tą klapkę sobie wklejam centralnie, tak jakby po środku tej klapki, żeby mniej więcej tyle samo mi tutaj odstawało od góry i od dołu. Dobra, nakładam klej, oczywiście pamiętając o tym, żeby
nie dochodzić do, znaczy nie nakładać kleju na linię bigowania. Ja sobie tu ją wkleję. U mnie to się fajnie zbiega, zobaczcie, że mi tutaj zakryje jakby początek. Tu nie mam żadnej, żadnego uskoku, żadnego takiego otworu z kieszeni. Tutaj lekko mi już to przykrywa klapka, więc to jest też fajne. No i jeszcze tylko czekajcie, sobie zerknę. Tak się zastanawiam, może też to cofnąć do dołu. Mniej więcej, żeby to było tak na równo. Słuchajcie, może tak zróbmy. Tutaj mam, mówiłam ile. Wkleiłam ostatecznie na 3,2 mm od dołu tą klapkę dużą. I też chyba tak zrobię w okolicach 3 cm od góry sobie wkleję tą. No i tak robię. Czyli nakładam klej. I około 3 cm sobie ją w dół umieszczę. Od góry w sensie. Tutaj około 3 cm. O. I ona będzie mi się tak zamykać. No jest może bardziej symetryczna. Oczywiście. Pomimo, że album wcale jakiś super symetryczny nie jest, bo mamy bardzo dużo takich elementów niesymetrycznych. I teraz pierwsze co robię, to sobie posklejam te moje koperty. Czyli znowu sobie tutaj nakładam tak pod skosem kleju. I sobie tutaj ładnie, a czekajcie, kleczę trochę. Ja sobie tutaj docisnę. I ja sobie tą kopertę zaraz wkleję, ale najpierw sobie jeszcze tutaj przykleję. Skleję tą kopertę. Bardzo fajne, ładne te koperty są. Natomiast, no mówię, ta jedna była praktycznie nie do wykorzystania, więc przynajmniej nie do takiego wykorzystania standardowego. Jeszcze sobie ją tutaj przejadę, więc teraz mogę sobie podklejać te kopertki. To są takie fajne kieszonki po prostu dodatkowe na przechowanie jakichś dodatkowych zapisków, mniejszych zdjęć. Też fajny element ozdobny w albumie. I wklejam sobie na matę. I mamy taki po prostu element ruchomy tutaj dodatkowy. Tu oczywiście jest miejsce na zdjęcie. Ja tutaj, tak jak w poprzedniej części mówiłam, na koperty nie stosuję żadnych magnesów, nie stosuję też rzepów, innych zamknięć, dlatego że te moje koperty są ukryte pod klapkami, więc w albumie folio myślę, że jest to po prostu zbędne. Natomiast jeżeli ktoś lubi mieć tak wszystko na płasko, no to rzeczywiście można sobie tutaj zainstalować jakieś mini magnesiki albo jakieś inne mechanizmy, które pozwolą nam zamknąć te koperty. Natomiast też uważam, że jak ten album się troszeczkę uleży, będzie zamknięty, to też te wszystkie elementy, one troszkę nam siądą. Teraz na razie wszystko nam odskakuje, klapki odskakują, natomiast ostatecznie tak nie będzie. Tutaj mamy magnes i ja sobie go tu od razu zainstaluję, żeby nie było... Jeden magnes mi spadł. Dobra,
Czyli ja sobie go tutaj zainstaluję. Sobie biorę taśmę. O. Czekajcie, tak żebym tu wycelowała. Mniej więcej. O. W tym miejscu. No i sobie tutaj zaklejam ten magnes, przykładam, no i oczywiście sobie hop, mocuję drugi. Widzę, że mi tutaj to nie do końca spasowało. I troszkę mi to odstaje, więc jeszcze dodaję trzeci, nie ma problemu. Właśnie to jest fajne, że pracujemy jakby na takiej stronie wolnej. I możemy sobie też różne elementy dodawać, zmieniać. Tutaj też sobie zamocuję, żeby to już mi nic nie odstawało. No i mamy. Mamy jakby naszą stronę. Dodatkowo sobie ją teraz obkleimy. Ja sobie przygotowałam po pierwsze na stronę górną klapkę, przepraszam. Ten fragment, który mi tutaj wystaje, żeby to też nie było takie przypadkowe, więc ja wklejam sobie. Powiem Wam szczerze, że jak na samym początku oglądałam sobie ten bloczek papierów bazowych, to totalnie wyeliminowałam ten arkusz. Stwierdziłam, nie, będzie za dużo koloru, nie będę mieszać, nie będę wprowadzać dodatkowego koloru. A ten kolor tutaj, wbrew pozorom, się zobaczcie, przejawia cały czas. On tu jest cały czas obecny wśród tych kwiatów. I wbrew pozorom stanowi świetne, pomimo, że to jest taka kolekcja, może nie kolekcja, ale akurat ten bloczek jest taki bardziej pastelowy, to te kwiaty są takie bardziej wyraziste. I super tu robią robotę. Dlatego też jak dodałam właśnie ten element żółty, czyli jak sobie popatrzymy na stronę tutaj, tą obok, to ona dostała takiego życia. I teraz zobaczcie, ja sobie tutaj na te dwie klapki wybrałam właśnie ten żółty jako kontynuacja i powtórzenie wzoru tutaj z tej strony, tutaj też z drugiej strony mamy dokładnie tą samą stronę, taki sam papier użyty. Też potraktowałam te dwie klapki pod tą dużą klapką, te dwie mniejsze, jako jedną płaszczyznę, czyli nie dodawałam tutaj na przykład innego papieru, mogłam dodać na przykład różowy, on mi się też tutaj gdzieś pojawia, więc to też nie było, nie byłby jakiś super błąd, ale zobaczcie, to już nie wygląda według mnie tak fajnie, bardziej nam rozprasza całą tą kompozycję papierów, elementów. Tutaj wydaje się to bardziej stonowane, a poprzez dodanie jeszcze dodatkowo elementu, takiego jakby ala trzymadełka, bo tutaj mamy prosty arkusz, jakby tło, sprawia, że tutaj coś się dzieje w tym albumie, fajnie to wygląda, ale też nie jest jakby ta strona przesadzona w żaden sposób. Dlatego też takie papiery wybrałam. I tu można wybrać tak na dobrą sprawę, można wybrać te dwa różowe na przykład. Czyli jakby potraktować, jeżeli ktoś nie chce, nie lubi żółtego, albo za dużo tego żółtego jest w albumie, no to na przykład zamiast tych dwóch wybrać bardziej jednolite papiery. Ja może bym się skusiła bardziej, żeby tu wybrać jakiś turkus. Teraz Wam pokażę. Tutaj mamy na przykład taki turkus. I on świetnie by tutaj też zapasował. Nie wiem, czy to jest z tej kolekcji, czy nie, ale na dwóch klapkach. Tu właśnie o to chodzi, że jak damy za dużo tych, tych papierów, czyli mamy za dużo tych teł, no to zaczyna nam się robić taki trochę miszmasz. Myślę, że fajniej jest jednak skoncentrować się na jakichś konkretnych kolorach i podzielić sobie tą stronę na płaszczyzny, czyli mamy jedną płaszczyznę. Tu mamy drugą płaszczyznę, a po otwarciu mamy, pomijając klapki, trzecią płaszczyznę. Więc ja bym to tak traktowała.
myślę, że to dzięki temu łatwiej będzie też pracować z papierami, szczególnie jak mamy do czynienia z papierami bardzo wzorzystymi albo bardzo kontrastowymi. To myślę, że to jest dobry też sposób właśnie na to. Ja też wiem, że często jak kupujemy sobie kolekcję i chcemy na przykład robić album z takiej kolekcji, to nie mamy za bardzo wyboru i chcemy maksymalnie wykorzystać te papiery, no bo jednak najfajniej jest sobie móc wybierać, tak? Na przykład rezygnować z jakichś teł czy grafik, które są użyte, bo na przykład nam nie pasują do projektu, ale za bardzo nie mamy na co to wymienić, prawda? Bo mamy ograniczoną ilość, nie chcemy dokupywać kolejnych bloczków papieru. Ja wiem, że to jest trudne, ale myślę, że jeżeli ktoś się zastanawia, że na przykład wie, że mu zabraknie papierów i sobie bierze na przykład dwie główne kolekcje, to myślę, że lepszym rozwiązaniem jest wziąć jedną główną kolekcję i na przykład do tego dobrać sobie zeszyt papierów uzupełniających. Szczególnie mówię w przypadku kolekcji, które są bardzo takie wzorzyste, narzucające się. To myślę, że to jest świetne rozwiązanie i dużo też ułatwia. Bo też trzeba pamiętać o tym, że kolekcje główne są często, szczególnie jeżeli chodzi o kolekcję Mintaja, one mają dużo tych papierów wzorzystych. A czasami nam są potrzebne po prostu tła. I fajnie, jak kolekcja jest taka mocno zrównoważona, że fajnie nam się dobiera te papiery, bo mamy i tła, i wzory, i możemy sobie z tego wybierać, korzystać, mieszać. Natomiast nie nakładam kleju do samego końca, ponieważ to będzie takie moje trzymadełko. Natomiast jeżeli czasami się zdarzą takie kolekcje, szczególnie jeżeli chodzi o Mintaja, pomimo, że są przecudowne, no to jednak później stanowią nie lada wyzwanie, aby wykonać z nich jakiś projekt. Tutaj akurat mam problem, bo mam pod spodem magnes akurat w tym miejscu. Więc muszę dość mocno przytrzymać, żeby mi ten papier tutaj chwycił. On chwyci, tylko po prostu trzeba troszkę dłużej przytrzymać. Ja na razie nie będę za to chwytać, ale to będzie takie trzymadełko rzeczywiście, żeby móc sobie tą stronę otworzyć. No i po otwarciu mamy, tutaj mamy kolejną możliwość włożenia właśnie jakichś mniejszych elementów. No i tutaj kolejna możliwość. A po otwarciu mamy piękną łąkę. Tak się prezentuje strona, którą właśnie udało nam się wykonać. Zamykamy. Ładnie nam się trzyma. Jedyne co, to trzeba teraz wszystkie strony wkleić do okładki w zasadzie. Myślę, że to sobie zrobimy w kolejnej części. Ja oczywiście bardzo Wam dziękuję za obecność, za to, że jesteście ze mną, jeżeli chodzi o ten tutorial i nie tylko, że jesteście na kanale, że oglądacie filmy, że komentujecie, subskrybujecie. Ja oczywiście w kolejnej części, w zasadzie nie wiem jeszcze, ile będzie tych części, bo na pewno będzie jedna część, w której chcę właśnie wkleić te strony i może przy okazji też pokuszę się o dekorację. Tym razem może dobiorę jakieś napisy, bo chciałabym, żeby tu się pojawiły napisy. No zobaczycie, zobaczymy, co jeszcze mi wpadnie do głowy w międzyczasie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam Was do kolejnej części.